Zarówno w dziale metod feeder i gruntowym pojawiło się wiele nowości. Oto najważniejsze z nich. Zestaw pojemników EWA to bardzo praktyczny set, w którym bazę stanowi większa torba zapinana na zamek błyskawiczny, której wnętrzu kryje się komplet mniejszych, otwartych pojemniczków. Najdłuższa kuweta przeznaczona jest na rozrobioną zanętę lub pelet, a wszystkie mniejsze świetnie sprawdzą się jako pudełka na przynęty czy dodatki. Nowatorskie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić znaczną ilość miejsca na bocznej półce siedziska oraz po zamknięciu bazowego pojemnika zabezpiecza zanętę przed nadmiernym wyschnięciem lub wilgocią. Pellet Set to funkcjonalny pojemnik przeznaczony do szybkiego i prostego przygotowywania pelletów metodowych. Wystarczy wsypać suchą mieszankę do siatkowego koszyka, umieścić w pojemniku EWA, zalać wodą i po odczekaniu wyciągnąć koszyk z namoczonym pelletem gotowym do użycia. Komplet MF Pellet Set znacznie przyspiesza i ułatwia profesjonalne przygotowanie zanęty przeznaczonej do techniki metod feeder. Potężny dział sprzętu metodowego zasila również nowa mata. Zaprojektowana z użyciem wytrzymałych i łatwych w czyszczeniu materiałów w klasycznym czarnym designie z logo marki. Mata wyposażona jest w rączki do ważenia oraz siatkowe odpływy zalegającej wody. Aby zapewnić łatwy transport, produkt zwija się do bardzo kompaktowych rozmiarów i za pomocą pasków z rzepami może być przymocowany do torby czy plecaka. Jedną z nowości na poprzedni sezon były haczyki MF13. Produkt ten tak dobrze się przyjął, że marka Mikado postanowiła rozbudować swoją ofertę o dodatkowe, gotowe przypony, zawiązane właśnie na bezkonkurencyjnych hakach MF13. W 2022 roku katalog zasila rodzina krótkich, 10-centymetrowych przyponów zawiązanych na świetnej jakości żyłce oraz plecionce wykończonej zarówno igłą do szybkiego montażu przynęt, jak i gumką Bait Band. Dział klasycznego feedera nie został zaniedbany i marka Mikado poszerzyła swoją ofertę o nowe koszyczki zanętowe. W katalogu na 2022 rok pojawiają się specjalistyczne podajniki przeznaczone do połowu na wolno płynących kanałach i niewielkich zbiornikach. Wykonane z bardzo wytrzymałej i stosunkowo cienkiej siatki idealnie rozprowadzają zanętę i generują mały opór podczas ściągania zestawu. System łączenia koszyczków został tak zaprojektowany, aby zapewnić niezbędny podczas łowienia przegub przy jednoczesnej redukcji splątań gotowego zestawu. Koszyczki kanałowe dostępne są w dwóch wielkościach i gramaturze od 10 do 30 gramów. Kolejnym produktem wartym wspomnienia jest system Feeder Link. Jest to specjalny, sztywny łącznik do koszyczka zanętowego, którego głównym celem jest znaczna poprawa czułości zestawu. Feeder Link wprowadza dodatkowy przegub między podajnikiem a linką główną, co skutkuje brakiem opóźnienia w sygnalizacji i mniejszym oporem podczas brania. Niezbędny produkt podczas wędkowania nad chimerycznymi wodami oraz gdy ryby żerują bardzo delikatnie. Do oferty wchodzą trzy rozmiary – 5-, 7- oraz 9-centymetrowe, pakowane po 3 sztuki.